Dzień dobry bardzo. Mamy sobotę, 21 października. Jest coś koło godziny 12.30 i wybieram się na kampa. Dzisiaj z plecaczkiem obładowana. Robię już drugi kurs, bo nie dałam się rady zabrać na raz. No i w planie jest dzisiaj sporo popracować, bo sporo jeszcze niestety jest do zrobienia. A przez to, że jest sporo do zrobienia, to planuję dzisiaj zostać na noc. Także mam latarki, powerbanki i wszystkie inne cudawianki, piły, siekiery. O, jestem już na miejscu. Także zapraszam na relację, zobaczycie sami, co się będzie dzisiaj działo. Jakiś tydzień temu, może trochę więcej, po pracy udało mi się wyskoczyć na kampa i zrobić taką prowizorkę, jeżeli chodzi o składzik na drewno. Dzisiaj bym to chciała do porządku zrobić. Na razie mam tylko rozstawione 4 beleczki i zabezpieczone byle jak plandeką. Także tym się dzisiaj na pewno głównie będę zajmować, ale zacznę od rozbicia się. Ponieważ dzisiaj będzie nocka, jak dla mnie, mocno nietypowa. Po pierwsze jestem sama, bez łuczy kija. Także tak naprawdę będzie to mój pierwszy nocleg samotny, że tak powiem, w lesie. Wcześniej udawało się gdzieś tam biwakować samemu na jakichś zlotach, zjazdach i tym podobnych. Natomiast tak naprawdę w lesie, na kampie, w ogóle będzie tu pierwsza nocka w tym miejscu. No i dla mnie pierwsza nocka solo. Co więcej, to jest mega wyzwanie, bo nie wiem, czy przetrwam tą noc. A z tego tytułu, że nabyłam parę dni temu dziwny stwór przypominający hamak. W znanym dyskoncie, że tak powiem, markecie zakupiłam na wyprzedaży coś przypominającego hamak za 17 zł. Więc jak się będzie spało, czy się będzie spało, czy się uda przetrwać tą noc, to zobaczymy. No dzisiaj zapowiadałem dosyć ciepłą noc, więc jest szansa, że nie zginę, o ile nie zerwę się razem z zawiesiami na glebę. Także może być wesoło i ciekawie. A tak właśnie wygląda ten hamaczek, o którym przed chwilką wspominałam. Jak go ważyłam na wadze kuchennej, to pokazywało 508 gram razem z opakowaniem, razem z zawiesiami i karabinkami. Są karabinczyki takie dosyć solidne, także no może przy mojej wadze dadzą radę. No i zobaczymy, po prostu albo się uda, albo się nie uda, nie? Dobra, mój kokonik już jest praktycznie gotowy. Ze starego letniego śpiwora zrobiłam sobie coś na miarę podpinki. Nie chcę go niszczyć, nie chcę go przerabiać, ponieważ nie wiem, czy hamak to będzie moja bajka, czy zostanie on tylko jako zabawka na wypady, na relaks i po to, żeby się pobujać, ale chcę spróbować po prostu czegoś innego, czy uda mi się po prostu przetrwać tą noc w taki, a nie inny sposób, tanim kosztem tak naprawdę. Na jutro, a nawet już chyba dzisiaj w nocy, zapowiadane są jakieś tam opady, więc za chwileczkę jeszcze sobie rozbiję nad tym plandekę rozwieszoną na sznurku, na cięciwie, także działam dalej. Okej, domek na dzisiejszą noc mamy zrobiony. Bardziej przypomina to pajęczą sieć niż tarpa z hamakiem, ale że tak powiem, brak doświadczenia w tej kwestii. Pewnie mnóstwo błędów technicznych popełnionych w trakcie rozbijania. Nie wiem. Nie wiem, co z tego wyjdzie. Z tej strony sobie go prawie że zamknęłam, czyli od strony nóg. Co mi z tego wyjdzie, to zobaczymy po spędzonej nocy.
brak oczek mocujących na górze spowodował niestety taką duczkę. Tu sobie poprowadziłam dodatkowe odciągi, żeby tarp mi się nie... tarp, plandeka po prostu, żeby mi się nie zsuwała podczas ruchu wiatru. Także no jakoś przez tą pajęczynę się przebije później, wchodząc tam do środka. Na początek sobie chyba zacznę od ławeczki, której bardzo tutaj brakowało do tej pory. Dzisiaj rano znalazłam sobie w składziku w drewutni deskę, starą dechę, którą oczyściłam lamelką. Gdzieś tam załączę krótki fragment, jak to wyglądało. No i teraz planuję sobie to opalić palniczkiem, delikatnie zaimpregnować jakimś lakierem bezbarwnym. No i jeszcze muszę gdzieś jakieś spore dwie kłody znaleźć, które będą tworzyły podstawę. Także biorę się do działania. Dobra, ławeczka jest zrobiona. Troszeczkę tym lakierem to zabezpieczyłam, bezbarwnym. Później jeszcze za jakiś czas przemalujemy drugą warstwę. A wiadomo, lakier w sprayu szybko schnie, także o to się rozchodziło. Beleczek takich grubszych nie miałam, więc użyłam klocków, które miałam przygotowane do rąbania drewna siekierą, natomiast niczego lepszego dzisiaj nie znalazłam, więc wykorzystałam to.
siemanko, dochodzi godzina 18, słonko zachodzi i już tak naprawdę niewiele widać, ale udało mi się zrobić te podwyższenie, także teraz będę musiała sobie te drewno przenieść tutaj do schowka i nie wiem, czy dzisiaj jeszcze uda mi się zrobić te ścianki, ale właściwie co mam do roboty, nie? Także no w razie czego latarka jest. Nie było łatwo, myślałam, że takie cienkie gałęzie, patyki, ale znowu było przecinanie, okorowanie itd. itp. No i przybijanie, żeby było jakoś to stabilnie, no i odizolowane od podłoża. Także 5 minut przerwy i myślę, że biorę się dalej do działania. No siemaneczko, na dworze już jest zupełnie ciemno, dochodzi godzina 19. Podest mi się udało zrobić, ścianki mi się udało zrobić, no i stwierdziłam, że chyba jeszcze sobie zrobię kawki, bo jakoś muszę wytrwać do tego wieczora. No i później jeszcze muszę pokroić drewno na miarę, tak żeby się zmieściło do składzika, także na razie jeszcze trochę pracy przede mną. Najnowsze prognozy pogody zapowiadają, że od pierwszej w nocy ma zacząć padać i tak naprawdę skończy się w niedzielę koło 20. Także niewiele czekając po prostu postanowiłam uprzątnąć sobie tył chatki wiatki. Tu miałam tak naprawdę porzucane jakieś tam resztówki drewna, deski, zbudowy, pozostałości. No a że powstał dzisiaj składzik na drzewo, no to sobie zaczynałam to przenosić. Dochodzi północ, jest dokładnie 23:52. Ja już, że tak powiem, ogarnięta do snu, przebrana. I to ważne, że przebrana, bo zawsze powtarzam, że mimo najgorszych warunków warto wskoczyć w świeże, pachnące, nieprzesiąknięte potem rzeczy do snu. Raz, że śpiwór nie przesiąka dymem z ogniska, a dwa, że komfort snu jest zdecydowanie lepszy. No i co? Wieczór intensywny, dzień intensywny, więc pora spać, nie? Będą jaja, coś czuję. Aż się boję wchodzić do tego ala hamaka. No nic, mam w termosie herbatkę zaparzoną na noc, jakby mi się chciało pić coś ciepłego. No i zaraz właściwie wskakuje, nie? Tam mi się ognicho dopala. Także posiedzę jeszcze, przypilnuję.
do gaszy i wskakuję do śpiwora. Trzymajcie kciuki. Halo, halo, wuczy kiju, jesteś na linii. Jakieś pozdrowienia dla widzów kanału. Zbieramy dużo szyszek. Wuczyki mówi, że zbieramy dużo szyszek. No, słyszeliście. Między tym pajęczyną zamontowałam sobie jeszcze taki patyczek. Gdyby faktycznie miało padać, to mam nadzieję, że woda będzie po nim skapywać w dół. Wiem, że takie rozwiązania są jeszcze na linkach, no ale mój patent dzisiejszy to patyczek. No i wchodzimy do domu. Ten woreczek to jest woreczek, który służy do opakowania czajniczka i stwierdziłam, że sobie tutaj telefony na noc schowam. Także fajne rozwiązanie. Tu mam jeszcze latarkę czołową jedną. No i jakieś tam ważniejsze rzeczy typu nóż, saszetka. Też mam wszystko podwieszone, nie? Także wbijam do środka. O masakra! Próba numer 1 500 100 900. Mam nadzieję, że ostatnia. Dwa razy jednak się zerwałam. Padłam na glebę. Sznurek nie wytrzymał. Nie wiem dlaczego te zawiesia dali w postaci jednego sznurka, no który przymocowałam z jednej strony. Gdybym go podzieliła na pół, nie dałoby rady obwiązać dwóch stron, więc z drugiej strony wymyśliłam taki biały sznurek, no który pękł mi dwa razy. Musiałam na szybko skombinować kawałek paracordu. No na razie wiszę, siedzę przynajmniej w środku. Weszłam najpierw do śpiwora, jak mędrcy powiadają. I teraz będę próbować się położyć, bo coś z tego wyjdzie. Dobra, wbijaj się do środka. Oh my god. Już dawno bym była w namiocie. Dobra, jestem. Jakoś tu jest. Bym powiedziała mało miejsca. O. Hamaczek trzeba ponaciągać, żebym się nie wyglebiła. O. O Boże, po ciężkich trudach i znojach jestem w środku. Masakra. No dyndam sobie, dyndam. Mam nadzieję, że już nie spadnę. Bo jak już usnę i bym się wyglebiła, to nie będzie to bardzo przyjemne. Dobranoc. Do zobaczenia rano. Hello. Jest niedziela, 7 rano. I pada. Pada całą noc. Masakra, nie wiem, czy coś dzisiaj dam radę porobić. Ale żyję. Pierwsza nocka w hamaku, no. Nie, było ciężko na początku. Nie wiem, czy w ogóle mnie przez ten deszcz będzie słychać. Było ciężko na początku, ponieważ tak, ten ala otul, który sobie zrobiłam, od strony nóg miałam go za ciasno zwinięty. I było mi za gorąco, cały czas było mi za gorąco. Tak naprawdę od godziny, nie wiem, pierwszej, drugiej rozpięłam. Nie, no było więcej, koło drugiej. Rozpięłam cały śpiwór, bo nie byłam już w stanie wytrzymać. Zdjęłam skarpety, co mi się o takiej porze roku po prostu nie zdarzało. Żeby spać po prostu z gołymi nogami, nawet w namiocie. Mam wrażenie, że po prostu było mi cieplej niż w namiocie. Temperatura mega spadła dopiero gdzieś koło godziny 5. Tak naprawdę koło 3 jeszcze było spoko. Więc
tutaj jestem pozytywnie zaskoczona, że myślałam, że po prostu pod tą plandeką będzie taki przewiew powietrza, że będzie mi zimno, że gdzieś będzie mi wiało po głowie, że namiot lepiej jednak te powietrze zatrzyma. I to była taka jedna z obaw po prostu, że będzie mi chłodniej, a okazało się wręcz odwrotnie, że było mi o wiele cieplej. Aha, no kurtkę przede wszystkim zrzucałam, bo naprawdę było mega gorąco. Kolejny dylemat, znaczy dylemat, kolejny, że tak powiem, myślałam, że będzie problem, że nie dam się rady obrócić ani na bok, ani tym bardziej na brzuch, bo zazwyczaj śpię na brzuchu. No i tu kolejne zdziwko, bez problemu, raz na boczek i pomału, pomału próbowałam, się okazało, że bez większego problemu idzie tu się po prostu zakokonić. O, i właśnie dokładnie w ten sposób. Przewracamy się na bok i nawet na brzuch. Także mimo, że jest on wąski dosyć ten hamak, no tak jak mówię, to jest zabawka, ale przespać się też idzie. Dobra, moi drodzy, udało mi się jakoś tu ogarnąć, że tak powiem, po tej nocy. Zrobiłam sobie kawki. Pyszna kawusia. Także dopiję kawę, robię jakieś śniadanko i wydaje mi się, że przestaje coś tam pomału padać. Także zabieram się dalej do roboty. Jeszcze chciałam dokończyć dzisiaj ściankę w składziku na drewno. Dobrze, że przed tym deszczem się udało zrobić w ogóle ten składzik, fajnie go pomontować, także całe drzewo mamy, że tak powiem, suche. No i co? Ja już prawie spakowana z tego, o tam jest. Jeżeli chodzi o graciarnię, to już wszystko jest w plecaku. Fajnie było. Fajne są biwaki ze znajomymi, fajne są biwaki z włóczykijem. Ale nocka solo też, powiem szczerze, ma swoje uroki. Kochani, jest godzina 10:28 dokładnie. Ja już spakowana z plecaczkiem, gotowa do powrotu do domu, do włóczykija. Trzeba trochę iść pomieszkać, domowe obowiązki również wzywają. Także co, udany weekendzik za mną. Dużo pracy znowu zrobione, plan wykonany. Drewutnia, składzik na drzewo zrobione, ławeczka zrobiona. Także jestem zadowolona, że udało się coś w ten weekend faktycznie znowu podgonić z pracą. A tymczasem dzięki serdeczne za ten weekend i dzięki za uwagę i do następnego. Hej pa!